Moi drodzy, tutaj zapamiętywanie zacznie się za 5 sekund. Będą obrazki, także bardzo ciekawa konkurencja. Jedna z prostszych, ale niekoniecznie. Tutaj liczycie czas przede wszystkim. I ruszyli. Patrzcie, jak szybko Jan Zoń zapamiętuje po prostu piksel za pikselem. Nawet nie potrzebuje widzieć obrazka. Tymczasem Łukasz spokojniej, 3 naraz, ale wolniej. Jan już skończył. 10 sekund na zapamiętywanie obrazków, moi drodzy. Łukasz, jego czas to 14 sekund. Panowie w tym momencie starają się przetworzyć swoje skojarzenia. Najważniejsze w tym momencie jest teraz to, żeby panowie przypomnieli sobie po prostu te wszystkie obrazki w odpowiedniej kolejności. Dopiero później na drugim miejscu liczy się czas. Jeszcze 5 sekund i dowiemy się, kto tutaj przypomni sobie więcej. Startujemy za chwilę z przypominaniem sobie tego, co panowie zapamiętali. Dokładnie tak, tłum już szaleje, już słyszę te okrzyki na trybunach. Ciekawe, kto wygra, czy pan Łukasz, czy pan Jan. Obaj przeciwnicy bardzo są zdeterminowani do wygranej i widzę, że już Jan zaczyna bardzo mocno do przodu. Zobaczymy, tak jak jest. Łukasz Discord, Discord płonie, czaty płoną. Tutaj patrzymy. No, panowie mają różne tutaj chronologie, jedni od końca, drudzy od początku. Tutaj jeszcze tak, Jan ma dylemat chyba nad tym ostatnim obrazkiem. Patrz, co się dzieje, 10 sekund na 30 obrazków, idealnie. Nadrobił to. Ma 30 obrazków na 10 sekund, coś nieprawdopodobnego. No wiem, że Jan potrafi zrobić to i w 9 sekund 60, tak? Natomiast te 10:34 przy kamerze, przy streamach, przy widzach, to jest wynik imponujący, to jest fajny rezultat. Dobra pamięć. Ja wiem, że Łukasz ma na swoim koncie dużo rekordów w zapamiętywaniu cyfr liczby pi. Tysiące cyfr jest w stanie zapamiętać po przecinku, ale Jan to również wytrawny weteran, tutaj na pewno pokaże, co potrafi. Idą jak burza, panowie. Po 6 cyfr na każde spojrzenie. Zobaczcie, jakie to jest tempo. Widzę, że Jan Zoń delikatnie do przodu, aczkolwiek Łukasz się zatrzymał. Czy potrzebuje chwili, żeby trochę więcej zapamiętać? Jan Zoń idzie jak burza, już zapamiętał. Tak jest, tak czas jest. 18:27, niesamowity wynik. 18 sekund Jana Zonia, Łukasz trochę spokojniej, trochę dokładniej, trochę wolniej. Potrzebuje więcej czasu na swoje skojarzenia. Ale jego wynik wcale nie jest jakiś bardzo zły, moi drodzy, bo to jest 35 sekund. Zobaczymy, czy opłaci się bardziej tutaj taktyka Łukasza, żeby być trochę bardziej dokładnym, czy ta szybkość na zonie też okaże się precyzyjna, tak, w tym momencie. Ciekawe tutaj jest to, Damianie, że obydwaj panowie zaczynają właściwie w ten sam sposób. Zobacz, od końca jadą i teraz ostatnią linię próbują tutaj zrobić. Natomiast teraz Jan trochę zmienił taktykę, zaczyna od początku, idzie do drugiej linii, teraz do trzeciej. No jest to bardzo ciekawe, że aż tak w chaotyczny sposób to robią. Ciekawe, jak te ich skojarzenia tam wyglądają, ale to wie tylko ich umysł. Dokładnie tak. Jeżeli coś się dzieje na podstawie abstrakcji, to najprawdopodobniej to działa tak, jak wspomnieliśmy wcześniej. Nie wiemy, jak umysły tych panów działają, aczkolwiek widzę, że wiedzą, co robią. O, jest drobna pomyłka Jana. Przy kolumnie, gdzie jest 8,5, pisał 0,9, ale już poprawka, szybka korekcja. Tutaj nie ma mowy o błędach. Panowie mają jeszcze 2 minuty 30 sekund na sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku. Widzę, że Jan bardzo szybko wyszedł z liczbami. Zobaczymy, kto zakończy swoją turę szybciej. Obaj się panowie zatrzymali na ten moment. Ciekawe, co oni myślą. Może skupili się na innej rzeczy, o której nie powinni teraz myśleć. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Tak jest. Tutaj Jan ma 62, Łukasz 60. Natomiast najważniejsze jest to, że żeby po upływie 2 minut kolejnych panowie mieli po prostu no, odpowiednią liczbę tutaj i skorów, i swojego czasu, bo jeżeli wszyscy będą mieli po 80, to i tak wygrywa Jan, ma 18 sekund, czas tutaj będzie na jego korzyść, natomiast może się okazać, że jednak jakiś błąd będzie. O, tymczasem tutaj patrzcie, no jednak Łukasz 64, teraz Jan 62, czy Jan przypomni sobie pozostałe cyfry, czy może jednak był za szybki? Widzę, że bodajże Łukasz zrobił jakieś 2 błędy, ciekawe, o, już je. O, jest rakieta, 78, jest Jan, 80. Jest zakończony. 18 sekund. Nieprawdopodobne, moi drodzy. Nieprawdopodobne. Jan kolejnym zwycięzcą oczywiście w tym momencie. Łukasz nawet jeśli dobije do 80, już z Janem nie wygra, chyba że Jan jeszcze tutaj stwierdzi, że jednak coś źle wpisał. Natomiast tak czy owak, szacunek dla obu panów tutaj. 70 dla Łukasza też jest na ten moment świetnym wynikiem przy tak krótkim czasie. 35 sekund to również robi wrażenie. Taki wynik meczu może być jak najbardziej edukacyjny i bardzo motywujący do tego, żeby się jednak rozwijać. Jeżeli już stajemy szranki z osobą, która walczyła z mistrzem świata, to jest i tak jest duży honor i
walka dżentelmenów. Jan jest przede wszystkim bardzo doświadczony w operowaniu pamięcią pod presją, bo był zarówno w Polsce, jak i za granicą osobą, która przed kamerami stawała i zapamiętywała ogromne ilości informacji. Dobra pamięć.